Kolejny raz ozorkowianie nie zawiedli Czarka Sobczaka. Zorganizowali dla niego wspaniałą imprezę charytatywną, która była podsumowaniem dotychczasowych imprez, a także pozwoliła na zebranie kolejnych pieniędzy na leczenie chłopca. Przypomnijmy, że Czarek Sobczak choruje na bardzo rzadką chorobę, która nazywa się neuroblastoma. Była to największa impreza charytatywna zorganizowana dotychczas. Dokładnie podzielona była ona na 5 stref tematycznych. A cały dochód z tej imprezy, jak zawsze, przeznaczony był na dalsze leczenie chłopca i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Impreza odbyła się z wielkim rozmachem. Zaangażowanych było w nią wiele osób, których nie sposób policzyć. A dokładnie 5 stref, każda tematyczna, dla każdego coś miłego. Kibica, służb mundurowych, muzyczna, motoryzacyjna, dziecięca, a także gastronomiczna. Strefy umieszczone były w różnych częściach miasta i niezależnie działały dla Czarka Sobczaka. Podczas trwania całego wydarzenia można było również bardzo smacznie zjeść. I to przygotowane zostało przez koła gospodyń wiejskich. Smaczne żurki, bigosy, kiełbasy, kaszanki z gila, marszcze czerwone z paszczecikami, lemoniada, ciasta własnego wypieku, czy pajda chleba ze smacznym smalcem i ogórkiem, czyli tradycyjnie i swojsko, ale naprawdę smacznie. W imprezę zaangażowała się również młodzież, która przemieszczała się między strefami i zbierała pieniądze do puszek. Na uczestników imprezy w strefie muzycznej czekało wiele koncertów dla Czarka. Wystąpili m.in. Orkiestra Dęta z Poddębic, GDP Skład, Daniel Chałupnik, Zespół Pieśni Tańca Poltex, Kamena Młodzi Łódź, Hanna Bugała na flecie, a gwiazdą tego wieczoru była Karolina Lizer w towarzystwie zespołu Poltex, a także Macias. Podczas trwania koncertu można było wylosować ciekawe fanty i wziąć udział w niektórych licytacjach, a wszelkiego rodzaju upominki były fundowane przez sponsorów. Całą imprezę poprowadzili Mario Latyrkę i Mariusz Głąb. Karolina Lizer, kompozytor, autor tekstu, laureat wszystkich nagród Opole 2022 premiery. Karolina, dzisiaj gościsz w Ozorkowie na koncercie charytatywnym dla Czarka Sobczaka. Jesteś dzisiaj tak naprawdę gwiazdą wieczoru. Tak, zgadza się. Bardzo jest mi miło, że zostałam tutaj zaproszona w takiej roli. Zbieramy pieniądze. Ja dzisiaj tutaj wystąpię w towarzystwie zespołu Poltex. Z zespołem Poltex połączyliśmy się w zeszłym roku przy okazji folkowych inspiracji, gdzie zostałam zaproszona na takiego gościa specjalnego, po prostu tego wydarzenia, i zespół Poltex przy okazji tego wydarzenia stworzył choreografię do prawie wszystkich moich utworów i tym oto sposobem zrobiliśmy takie wielkie show. Ja śpiewam, moja orkiestra grała, zespół tańczył i też dzisiaj właśnie w podobnej korelacji. Dzisiaj niestety bez zespołu, nie udało mi się zespołu zdobyć, ale razem z zespołem Poltex też wystąpimy tutaj na tej scenie. O 17:00, więc zachęcam, żeby jeszcze tutaj przybyć, żeby się zebrać w
i po koncercie dwie płyty będą na licytacji, więc zapraszam serdecznie, chodźcie, kupcie płyty, bo to wszystko pójdzie dla Czarusia, aby go wesprzeć. Wielkie brawa, moi Państwo, koncert trwa, ale prawda, że to bardzo szlachetny instrument. Będzie także licytowana dzisiaj na tej imprezie charytatywnej. Przypominam, że dzisiejszy koncert to nie jest jedyna okazja, by wesprzeć Czarusia. Bardzo serdecznie zachęcam do tego. Oprócz tego zachęcam też do zajrzenia do mnie na social media i na streaming, a także do obejrzenia relacji właśnie dzisiejszej Buzak News. Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego w karierze artystycznej od Buzak News. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Jestem też ogromnie wdzięczna Czaruś tutaj z całego serduszka. Dużo osób naprawdę się zaangażowało, cało Zorków, mimo pogody, ale mamy nadzieję, no malutko zostało do uzbierania, mam nadzieję, że już się uda do końca uzbierać.
Czyli podsumowując, AED prowadzi nas za rękę, mówi co mamy zrobić po kolei, nie patrzy na to, trzeba przykleić elektrody, następnie poczekać, aż urządzenie będzie sprawdzało, czy osoba ma wskazaną defibrylację i oczywiście będziemy słuchali się, co tutaj nam nasze urządzenie będzie mówiło. W tym momencie nasza właśnie poszkodowana odzyskała oddech. Jak się bawicie? Dobrze! Czyli gracie dla Czarka? Tak, gramy. Wspieracie Czarka w jego robie? Czyli fajny piknik? Bardzo! To pozdrówcie Czarka. Słuchajcie, także na finale, jesteśmy dzisiaj w finale walki Czarka z chorobą. Buzak News wszystkie relacje relacjonował z tych wszystkich wydarzeń. Także sponsorzy tutaj z nami są. Przedstawcie się. Maciej Komalak. Kościa Komalak. Czyli? Dekoracje Komalak. Ale trzeba głośno mówić, bo to GoProwiec może słabo zbierać. Dekoracje Komalak. Także pozdrawiamy Czarka. Mam nadzieję, że poradzi sobie z tym problemem, z tą chorobą. I tak jak tu wszyscy siedzimy, wspieramy Cię dalej, Czarek. Także pozdrawiamy. A tutaj wylicytowana płyta, Lizer. Lizer, tak jest.